Cześć, nazywam się Lechosław Pik i rok temu oddałem szpik 13-letniej dziewczynce. Moja przygoda z dawstwem rozpoczęła się, kiedy moja rodzona siostra zorganizowała akcję dla fundacji DKMS. Zdecydowałem, że przyłączę się do tej akcji. Oddałem próbkę swojej śliny, została ona wysłana do analizy. Za jakiś czas otrzymałem kartę dawcy, a za 2 miesiące, czyli bardzo szybko, zadzwonił telefon z fundacji DKMS, z którego dowiedziałem się, że zostałem zakwalifikowany jako potencjalny dawca dla konkretnego biorcy. Była to wielka chwila, serce zadrżało, ale wtedy też zdałem sobie sprawę z tego, że być może będę miał wielkie szczęście, aby móc uratować komuś życie. Dalszy proces kwalifikacji polegał głównie na analizie krwi oraz konsultacjach lekarskich. To wszystko przebiegło bardzo sprawnie i pomyślnie, zatem zaplanowano datę przeszczepu. W klinice pojawiłem się dzień wcześniej, ponieważ już następnego dnia z samego rana pod pełną narkozą lekarze pobrali mi szpik, który to został bezpośrednio przetransportowany do kliniki biorcy. Pół roku później, kiedy dotarła do mnie pierwsza informacja, że dziewczynka żyje, ma się dobrze, że mój szpik został dobrze przyjęty przez jej organizm i wszystko idzie ku lepszemu, poczułem coś tak niezwykle pozytywnego, że nawet nie będę próbował ująć tego w słowa, ale zamiast tego chciałbym zachęcić Was do tego, abyście również sami wzięli udział w akcjach organizowanych przez Fundację DKMS oraz również w takich akcjach jak ta, którą organizują fantastyczne dziewczyny z Teatru Studio Buffo w Warszawie. Akcja nazywa się Moja Krew, Twoja Krew. Mam nadzieję, że moja siostra genetyczna nadal będzie zdrowa, będzie spełniać swoje małe, jak i te wielkie marzenia, tak jak ja to robię tu i teraz. Moja krew, Twoja krew. W naszych żyłach płynie największy skarb, nasze życie. Jeśli Ty również chciałbyś podzielić się swoim życiem, Fundacja DKMS czeka na Ciebie. Dzięki.